wydarzenia to jest zbiórka na rehabilitację, na badania genetyczne i na leczenie Marty, bo jest ono bardzo drogie. Obecnie jesteśmy na etapie badań genetycznych, które niestety większość w Polsce nie są refundowane. Skąd pomysł? Pomysł spontaniczny i w sumie spontaniczne pomysły są najlepsze według mnie, no bo w dzisiejszych czasach trudno jest nazbierać zbiórkę na internecie, na jakimkolwiek portalu takim charytatywnym. Więc żebyśmy zdążyli zrobić do czerwca badania genetyczne, z tego względu zorganizowaliśmy ten festyn. A dzięki pomocy browaru, jak również tutaj panów policjantów, straży miejskiej i wszystkich tutaj, którzy nam pomagają, panów ze straży OSP Pastwiska i jak również patronatu pana starosty, za który bardzo dziękujemy, pani burmistrz, która też ma do nas dotrzeć lada dzień. I również pani z Bielskiej Szkoły Tyszkiewicza, też tutaj jest, też mamy patronat. Udało nam się jakoś trochę rozreklamować to dzisiejsze wydarzenie. No i mamy nadzieję, że pogoda się w końcu zmieni, przestanie padać i będą się ludzie bawić dobrze i uda się nam zebrać pieniążki. Atrakcji wiele, nie? Bo jest muzyka, tak, koncerty i dla dzieci zawsze też coś można tutaj spotkać. Tak, atrakcji jest bardzo wiele. Mamy cztery zespoły tutaj, w tym jeden zespół to jest młody chłopak, który debiutuje teraz obecnie, Young Dark, będzie śpiewał z Olą. Mamy tutaj dużo i losów i będzie licytacja fantów na scenie. Mamy kiełbaski, mamy grochówkę, bigos, kawa, herbata, jest tutaj już dmuchaniec, mamy panów ze straży pożarnej, gdzie można zrobić sobie zdjęcia w aucie strażackim, panów z policji, gdzie też można sobie zdjęcia porobić w mundurach czy z panami, mamy policyjnego sznupka, więc myślę, że atrakcja jest naprawdę moc, gorąco zapraszam i mam nadzieję, że pogoda dopisze i nie będzie już padać i że wszyscy będą zadowoleni. Martusia jest pod opieką Fundacji z Bielska Serca dla Maluszka, która też nam tutaj pomaga dzisiaj. Jeśli ktoś by chciał przekazać datek, to właśnie na stronie Fundacji pod numerem 2121 można Martusię znaleźć i tam są opisane krok po kroku, jak można na nią przekazać darowizny. Można również tutaj dzisiaj do puszek wrzucać datki na całym festynie praktycznie, jak również licytować i losować fanty. Wszystko będzie przekazane na Martusię na leczenie i rehabilitację.